Witajcie moi drodzy. Cześć. Jakiś czas temu przygotowaliśmy i wdrożyliśmy w domu plan dnia, do którego stosują się wszyscy domownicy. A dzisiaj, mając ten plan dnia nasz na uwadze, wyszczególniliśmy dla Was 5 powodów, dla których warto go robić. I tak, zaczniemy od pierwszego. Będziesz mieć dłuższy dzień. My po stosowaniu naszego planu dnia zauważyliśmy, że nasz dzień stał się o dziwo dłuższy, pomimo tego, że ma nadal 24 godziny. To mamy takie wrażenie, że wszystko jest bardzo uporządkowane i generalnie jest dłuższy. Po pierwsze, wstajemy wcześniej niż robiliśmy to dotychczas. Dużo wcześniej. Dzieci są zdyscyplinowane i wiedzą, o której porze należy wstać. A po drugie, wieczór, który już zapada, również ma swoje ramy i idziemy spać wtedy, kiedy nakazuje nam plan dnia, a nie wtedy, kiedy kończy się zabawa. Tak, możemy spokojnie zaplanować sobie czas na te czynności, które były zaplanowane wcześniej. Czyli nie dodajemy sobie nic innego poza tym, co żeśmy sobie ustalili wcześniej. Dokładnie, no jest pewne małe pole do działania, prawda? Bo gdy mamy czas dla siebie, to wybieramy sobie, co będziemy w tym czasie robić. Natomiast ten zaplanowany czas dla nas jest to czas dla nas. Chodzi o ten schemat, który funkcjonuje przez cały tydzień. Drugi powód, dzieci nie będą podjadać. Jak to jest teraz po wdrożeniu naszego planu dnia? No teraz to już nie ma takiego podjadania i swawoli, wchodzenia do kuchni i wyciągania sobie jakichś małych przekąsek z lodówki. Mamy ustalone godziny, w których jemy najczęściej wspólnie posiłki i dzieci się tego trzymają i nawet przypominają czasami, że za pół godziny będzie drugie śniadanie, za 3 godziny będzie obiad, pod wieczorek i kolacja. Więc to naprawdę, jeśli chodzi o nasz dzień i o wspólne spędzanie czasu przy posiłkach tak naprawdę. Tak, i staram się, żeby wszystkie posiłki nasze były spędzane razem, czyli razem je zjadamy. Nie ma od tamtej chwili, od chwili wdrożenia do naszej rodziny planu dnia, ten problem z podjadaniem zniknął. Ty też masz chyba łatwiej, bo te posiłki, które przygotowujesz, wiesz co będzie, wiesz o też której będzie. Też mogę sobie zaplanować, co będzie na konkretny posiłek. Co, tego czasu też jest wtedy mniej. Mniej na takie zastanawianie się, co kupić, jak kupić, co przygotować. Możesz zaplanować trochę wcześniej. Więc ja ogólnie jako odpowiedzialna za posiłki jestem z tego planu bardzo zadowolona. Ułatwia mi to funkcjonowanie w kuchni. Trzeci powód. Większa dyscyplina. Czyli będziecie bardziej zdyscyplinowani. Zauważyliśmy, że nie tylko dzieci nasze są zdyscyplinowane co do posiłków, ale też do wszystkich zajęć, które w ciągu dnia się odbywają. I zdarza się tak, że nie tylko my je dyscyplinujemy, czyli przypominamy, ale też dzieci nam przypominają, co będzie i żebyśmy my się jako rodzice przygotowali. Nawet one przypominają sobie, co teraz jest, że teraz jest blok, czas na naukę, teraz jest czas na zabawę, a teraz już, prawda, tam zbliża się godzina 13, więc już musimy kończyć, bo wiemy, że będzie obiad, nie wtedy, kiedy zawoła mama, ale wtedy, kiedy zbliża się odpowiednia, zaplanowana wcześniej pora. A wieczorem to wygląda tak, że przed kolacją dzieci już te pół godziny przed zaczynają sprzątać swoje zabawki, przebierać je w piżamy, już są przygotowani na te 2 ostatnie bądź 3 punkty dnia. Tak, przygotowanie się, pacierz, wspólne czytanie i spać. Mają też świadomość tego, że jak przedłużą któryś z tych punktów, no to... To któryś odpadnie, prawda? No, plan trzeba zachować i tych ram się trzeba trzymać. Powód czwarty. Skupiamy się na tych rzeczach, które są ważne. Wdrażając plan dnia, wszystkie rzeczy, które są mniej istotne w ciągu dnia, z automatu nam odpadły. Skupiliśmy się na tych rzeczach, które są najważniejsze organizacyjnie, jak nauka, jak posiłki, jak wspólny czas, wspólna zabawa, a takie spędzanie
czasu tak po prostu, żeby on sobie płynął, jak to się teraz mówi, dla zabicia czasu, robienie czegoś, to nie ma miejsca po prostu. Każdy, staramy się przynajmniej, prawda, każdą chwilę wykorzystać efektywnie. W nauczaniu dzieci w domu oczywiście ten czas jest bardzo ważny. Staramy się nie tylko dzieci nauczyć czegokolwiek, ale też duży taki nacisk kładziemy na to, żeby miały też dodatkowe zajęcia i ten czas na zabawę, który uważamy, że w wieku dziecięcym jest bardzo istotny. Rozwija wtedy jakąś współpracę między sobą, wyobraźnię. Też widzimy, to jest liderem w takich zabawach, prawda? Jeśli on ma czas na taką swobodną zabawę, oddają się właśnie tylko temu. No, zabawa jest bardzo ważna, szczególnie dla dzieci i dlatego ta edukacja domowa w ogóle, prawda, żeby jednak nie spędzić tego życia swojego młodego w ławce przy książkach, ale zdobywając wiedzę, także bawić się. Oczywiście, ta zabawa jest po prostu takim bardzo ważnym elementem w dzieciństwie i my nie chcielibyśmy i nie chcemy, żeby nasze dzieci były tego pozbawione w jakiś sposób. Piąty powód, osiągniesz spokój. Wprowadzenie planu dnia mi dało taką ulgę, że wiem, że tego dnia to, co jest, to, co zaplanowane jest wcześniej, gdzieś schematycznie, to będzie zrobione. Albo przynajmniej 90% tego wszystkiego. Ja na przykład nie jestem zaskoczona czymś, co muszę zrobić. I przy tym odchodzi oczywiście jakiś stres też z tym związany, z jakąś czynnością, ojej, coś teraz muszę zrobić, ja dopiero przyjmuję w ostatniej chwili, a gdy jest wszystko zaplanowane, wypisane, wtedy jest, po prostu możesz się tego też przygotować i mieć taki wewnętrzny, tak jak powiedziałeś, spokój. Ja od czasu, kiedy wprowadziliśmy do naszego życia plan dnia, autentycznie czuję się o wiele spokojniejsza. I mam wrażenie, że te rzeczy, które zostały zaplanowane, rzeczywiście zostały wykonane do tego. Często spotykamy się z takimi opiniami, że wprowadzenie planu dnia powoduje taką schematyczność, monotonię i że to już nie jest takie spontaniczne, brak miejsca na spontaniczność. I jednak to zupełnie tak nie jest. Ten plan dnia jest czymś ruchomym, czymś, co można zmieniać w zależności od jakichś planów na kolejne dni, ale jednak każdy ten dzień ma jakiś schemat, prawda? No, o którejś wstajemy, o którejś jemy, o którejś idziemy spać i o którejś też mamy czas dla siebie jako małżonkowie. Ale też zauważyliśmy, że dzieci potrzebowały właśnie takiego schematu, czyli wiedzą, co się po czym powtarza i dla nich to bardzo łatwo przyszło, żeby, tak powiem w cudzysłowie, zaprzyjaźnić się z tym planem dnia. Bardzo szybko to łapnęły i teraz nie ma problemu z żadnym z punktów. Oczywiście, że tak. Ja bym nawet powiedział, że były tak w tym planie nadgorliwe, że każde przesunięcie na początku o kilka czy kilkanaście minut któregoś z punktów to już rodziło pytania, a dlaczego przecież jest pół do tam 12, a już powinniśmy jeść, a jeszcze nie jemy, prawda? I niezadowolone, prawda, zdziwione, czemu ten plan, czemu tego planu... Obsunął się. Dokładnie. Tak? Jak z niewiadomych przyczyn dla tych dzieci. Więc coś, jakaś nowa obserwacja, jeśli chodzi o nasze dzieci. Dzieci naprawdę potrzebują planu, dyscypliny i one są też spokojniejsze, kiedy wiedzą, co po czym następuje. I ja powiem szczerze, że kiedyś bardzo się bałam takiego planu dnia. Myślałam, że to będzie takie straszne. Wszystko co do godziny musi być wyliczone. Jak to teraz, no właśnie, jak pogodzimy te ranne wstawanie i wczesne pójście spać. Ale okazuje się, że te obawy były w ogóle jakieś bezpodstawne. Chcemy rozszerzyć jeszcze nasz plan dnia o dodatkowe rzeczy, jak posiłki, jakieś też zaplanowane, jak planowanie rzeczy z wyprzedzeniem, jak nasze jakieś wspólne wyjazdy, prawda, które gdzieś tam też nie będą bardzo spontaniczne, tylko będzie się można do nich przygotować tak organizacyjnie, też mentalnie.
ale tymczasem ten plan dnia sprawdza się u nas bardzo dobrze. Jeżeli uruchomicie taki plan dnia, wdrożycie go w domu, na pewno poczujecie komfort, spokój. Nie wzięliśmy tego planu dnia, byśmy go pokazali, ale to włożymy tutaj screen w tym miejscu. Będzie nasz plan, jak on u nas wygląda. Także nie bójcie się planu dnia. Możecie je realizować w swoich rodzinach i koniecznie podzielcie się z nami własnymi doświadczeniami. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.